Czas opóźnień na ulicy Branickiego dla autobusów jest liczony w kilkunastu minutach. Dla samochodów jest podobnie długo. Natomiast już niedługo koniec będzie z tą udręką z wyjazdu z miasteczka do Wilanów i z wyjazdu w tym miejscu z ulicy Przyczółkowskiej. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i trzymam się za nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. I chyba na wstępie muszę powiedzieć, że od dłuższego czasu naprawdę jestem bardzo miło zadowolony z tego, że mogę dla Was nagrać taką inwestycję, bo od dawna na nią czekałem. Skrzyżowanie ulicy Branickiego, Wogla i Przyczółkowej w końcu się zmieni na lepsze. Już Branickiego nie będzie, jak zawsze, teraz stać w korkach, w godzinach szczytu i ogólnie właściwie przez cały okres swojego użytkowania. To, że tutaj autobusy potrafią stać po kilkanaście minut w tym korku, chyba wszystkie osoby wiedzą, jeżeli kiedykolwiek tylko tędy jechały autobusami 263 bądź 319. Tutaj te autobusy po prostu stają na potęgę w tych korkach, czy w jednym, czy w drugim nawet kierunku. Na Wogle oczywiście nie jest lepiej, bo również wjazd w kierunku bezpośrednio Zawad też nie jest dobry, ale to wszystko się zmieni. I to już nawet bym powiedział, że w całkiem niedługo. A mianowicie po kolei przejdźmy bezpośrednio od najważniejszych informacji. A mianowicie, została podpisana umowa przez zarząd dzielnicy Wilanów, dzięki której całkowicie przebudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Przyczółkowej z ulicą Wogla oraz ulicą Branickiego. To największa inwestycja drogowa w tej kadencji. No, to czytam bezpośrednio notkę prasową. Co warto podkreślić, w moich filmach zawsze to coś podkreślam, więc tutaj podkreślę to, że ta cała inwestycja opiewa na blisko 28 milionów złotych i jest to 400 metrów nowego odcinka ulicy Branickiego, bo faktycznie będzie dobudowana północna jezdnia, która w tym miejscu się zaczyna, jak widzicie na tych ujęciach. Dalej już cała ulica Branickiego się ciągnie bezpośrednio dalej do centrum miasteczka Wilanów, do trasy tramwajowej i cały czas ma dwa pasy, chociaż w niektórych miejscach są zwężenia w związku z budową czy to tramwaju do Wilanowa, czy z związku innych utrudnień bądź po prostu aktualnej organizacji ruchu, ale sama jezdnia jest dostosowana w ten sposób, że mogą być dwie jezdnie i tak się to się ciągnie już bezpośrednio do Ursynowa, bo dalej już bezpośrednio od ponad roku Branickiego została przedłużona i ciągnie się bezpośrednio dalej nad południowym obwodnicą Warszawy. Co prawda dalej bezpośrednio tylko i wyłącznie do pierwszego skrzyżowania w Ursynowie jest połączenie dwupasmowe w każdym kierunku, dalej się zwęża do jednego pasa i tak się ciągnie bezpośrednio tam długi kawałek, ale to nie zmienia faktu, że to jest dosyć duży tranzyt teraz z tą ulicą jedzie. Co prawda jest zjazd bezpośrednio tutaj, wjazd i zjazd z obwodnicy dalej w kierunku bezpośrednio Wawra i tak można wjechać, ale do samego tunelu nie wjedziemy. Stąd niestety, więc samą ulicą Branickiego przez miasteczko Wilanów w teorii samochody osobowe nie muszą jechać. Autobusy mimo wszystko jadą, nawet jeżeli dalej jadą na Wawer, co jest na minus, jeżeli chodzi o punktualność, dobrą przejezdność i czas dla tych autobusów, ale to nie zmienia faktu, że i tak ta ulica teraz się stała dosyć głównym i dużym centrum przesiadkowym łączącym Ursynów i Wilanów z granicami miasta i ulicą Przyczółkową. Dlatego tutaj się zrobiły korki, większe niż aktualnie. Też tutaj trzeba powiedzieć o tym, że wcześniej planowana ta przebudowa była bezpośrednio podczas budowy tramwaju. Bo tak, aktualnie trasa tramwajowa kończy się bezpośrednio tutaj na Jana Sowieckiego, po lewej stronie trwają prace budowlane. I tramwaj w przyszłości pojedzie dalej w prawo, jak powstanie dalszy odcinek z trasy Jana Sowieckiego, do południowej obwodnicy Warszawy, gdzie będzie docelowa pętla. Natomiast tutaj jak lecimy, na Branickiego jest pozostawiona rezerwa bezpośrednio po środku jezdni na przyszłe środowisko tramwajowe. I ta ulica dalej miała powstać jednocześnie z tramwajem, bo do Przyczółkowej miał powstać krótki odcinek, taki jak na Gagarina, wraz z tramwajem właśnie do Wilanowa. Dwie jezdnie wtedy by powstały, Branickiego bezpośrednio ze ścieżkami towarowymi i torowiskiem po środku. Nie powstało to i została ta trasa tramwajowa całkowicie wykreślona aktualnie ze studium do 2050 roku dla tramwajów warszawskich, więc tramwaje tutaj nie powstają. Dalej kolejny element to jest to, iż po lewej stronie miała powstać nowa galeria handlowa w Wilanowie. Przypominam, że
znaczy centrum handlowe. Przypominam, że centrum handlowe w Wilanowie aktualnie prawie żadne nie istnieje, takie duże, wielkopowierzchniowe, jak na przykład mamy Galerię Północną, która pojawiła się jakiś czas temu już na Białołęce, dłuższy. I Wilanów też zasługuje na coś takiego, na duże centrum handlowe z na przykład kinem, bo stąd aktualnie trzeba jechać do innych dzielnic, żeby faktycznie pojechać do kina. To ma się zmienić, miało się zmienić wraz z budową tej galerii, jednakże ostatecznie nie ma budowanego tego centrum handlowego w tym momencie, w związku z tym władze Wilanowa wzięły ręce w swoje ręce i cała inwestycja będzie budowana właśnie przez nich. No i jak to będzie budowane? Budowane będzie dosyć prosty i taki sposób, żeby po prostu wszyscy byli zadowoleni z tej inwestycji, a jednak będzie pozostawiała możliwość do dalszej rozbudowy tej ulicy w różne strony. Pierwsze i chyba najważniejsze, co trzeba powiedzieć, to jest to, iż faktycznie będzie dobudowana druga jezdnia dwupasmowa na Branickiego, tak aby po prostu w każdym i w jednym i w drugim kierunku do ulicy Pszczółkowskiej był ruch dwupasmowy w każdym kierunku. Dalej z ulicy Wogla, wyjazd bezpośrednio z ulicy Wogla zostanie dostrzeżony aż do trzech pasów. Także będzie lewo skręt, prawo skręt i bezpośrednio jeden pas do jazdy prosto. Oczywiście to nie będzie na długim odcinku, bo tam jest mało miejsca, ale coś takiego powstanie. Natomiast dalej, ulica Pszczółkowska również zostanie trochę zmieniona, bo bezpośrednio jadąc od Powsina w kierunku centrum Warszawy, będziemy mieli właśnie w tej ulicy, jak teraz lecimy, tak jak teraz mamy trzy pasy, będziemy mieli pięć pasów. Dwa to będą lewo skręty, dwa do prostej jazdy i jeden do prawo skrętu. Następnie w przeciwnej orientacji, czyli jadąc do Powsina z centrum Warszawy Powsińską, Pszczółkową, będziemy mieli do dyspozycji cztery pasy, jak dobrze pamiętam, czekajcie, zerknę sobie tylko szybko do notki. Będziemy mieli kierunek lewo, dwa pasy na wprost i kierunek prawo, czyli cztery pasy, nie pięć, a cztery, ale to i tak nie zmienia faktu, że całkiem dużo. Teraz pytanie, czy ta inwestycja jest potrzebna? No, zerknijcie sobie w tym miejscu. Czy te samochody nie powinny jechać, nie powinny nie stać w tym korku? Ale spokojnie, nie tylko i wyłącznie ulice są tutaj budowane. Będzie oczywiście mnóstwo zieleni, będzie po prawej stronie tej ulicy, czyli po stronie północnej, nowy ciąg rowerowy i pieszy, oczywiście oddzielony od siebie, tak samo jak to jest po lewej stronie tego ujęcia. No i autobusy będą miały też wszystkie przystanki, które tutaj aktualnie nie są zapewnione. Co do samych przejść dla pieszych, powstaną na całej orientacji, na całym skrzyżowaniu właśnie Pszczółkowej, Wogla i Branickiego przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe oraz nowe przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe bezpośrednio w tym miejscu obok ronda, który tutaj ma wyjazd po prawej stronie. Tu będzie właśnie nowy przejazd i przejście dla pieszych, przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych. W tej orientacji będzie to nowość zupełnie, której aktualnie nie ma, natomiast co do skrzyżowań w tym miejscu nie mam żadnych informacji, też samego projektu nie widziałem, tylko i wyłącznie dostałem parę informacji tutaj właśnie od władz Wilanowa, jakie dostałem. Natomiast terminy mogą Was pewnie interesować i powiem Wam, że to jest w porównaniu z budową aktualnie łącznika Modlińskiej z pętą Winnica i Światowida, to co jest oni tu budują, to jest po prostu niesamowite. Oczywiście tu jest tylko i wyłącznie rozbudowa tej ulicy, a nie cała przebudowa, i nie budowa nowej ulicy, ale i tak. Prace mają się rozpocząć w przeciągu najbliższych tygodni. Większość prac jest zaplanowana w wakacje, a samo oddanie do użytku obydwu nitek ma nastąpić już na jesieni tego roku. Robi wrażenie, prawda? Całkiem szybko, sprawnie ma być to zrealizowane. Mało tego, podczas całej inwestycji ma być utrzymany ruch na wszystkich ulicach i wszystkich wlotach, bo doskonale wiemy, co by się tu stało, gdyby to nie było utrzymane. Więc co ja tylko mogę dobrze powiedzieć? Bardzo jestem zadowolony, że ta inwestycja w końcu zrealizowana, choć muszę powiedzieć, że w końcu. I dobrze, że już. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. I chcę jak najwięcej nagrywać tak pozytywnych i tak dobrych inwestycji. Filmy z tej inwestycji, jak już rozpoczną się prace budowlane, będą się pojawiać co dwa miesiące. Z takich raportów, jak z różnych innych inwestycji z całej Warszawy. Cześć!